Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Safe Track, a tak będzie to chyba drugi odcinek, już pod tą prawdziwą nazwą, która już będzie teraz krążyła przez dłuższy czas. Nazywam się Safe Mode i tak, na samym początku, jak widzicie, wreszcie mam już lepszy sprzęt. Tak, wiem, że się tył nabijaliście, jak mówiłem tu w poprzednim odcinku, no ale tak, już mamy Xiaomi, coś takiego mówiliście, jak to powinno się nazywać. Jest dyktafon już poprawnie podpięty, czyli jest już wyżej niż przedtem. Przedtem miałem gdzieś tutaj nisko, nie wiem, czy to będzie w ogóle widać, bo mam obraz obrócony na moim smartfonie. To w ogóle jest what the fuck. Dobra, ale dzisiaj oczywiście chciałem pogadać z Wami w ten ładny poranek. U Was bardzo ładny poranek, mam nadzieję, że się wyspaliście, zmienia się w roka i już kurczę. Jesteście wypoczęci, macie kawę, czy już jesteście po kawie, bo już jest godzina po 8, jak to wrzucam. Więc tak, jakoś tak by to wyszło. Dzisiaj oczywiście o prawo jazdy będziemy rozmawiali. Może nie takie oczywiste, ale pod poprzednim odcinkiem wiele osób mnie pytało, czemu Safe prowadzisz jedną ręką i tą jedną ręką masz cały czas wolną i ją merdasz wszędzie, gdzie tylko można. O co tutaj kamanstwo? Powiem Wam, że po prostu nie mam co z tą ręką robić. Kiedyś sobie trzymałem dwie ręce na kierownicy, spoko, fajnie, fajnie, ale tak naprawdę na dłuższą metę to ręce bolą. Ja prawie tą jedną rękę trzymam, gestykuluję podczas rozmowy z kimś, a jak jedę sam, jak teraz, to sobie po prostu na luźnie, tak sobie lata tutaj na dole, albo po prostu poprawiam włosy, tak. Jak na przykład tak teraz jest duchota straszna, mam jeszcze klimę włączoną, więc troszkę mi się niekiedy one rozwalają. Ale tak, pytaliście samo, jak tam z moim prawkiem, kiedy je zdałem i tak dalej, czy w ogóle potrafię jeździć. To w ogóle były najlepsze komentarze tego typu. Ja prawko zdałem od razu, skończyłem tylko 18 i tego samego roku jeszcze pojechałem nad morze samochodem. To w ogóle było what the fuck, bo jechałem po raz pierwszy na dłuższą trasę, bo mieszkam na Dolnym Śląsku, jechałem sobie aż pod same morze, więc wow, to była spora podróż jak na osobę, która po raz pierwszy miała tu prawko, bo to chyba po 2 miesiącach od zdania prawka już musiałem pojechać. I tak, to już trochę temu było, bo 11 lat temu, tak, ta ilość lat pokazuje mi, że jestem starym człowiekiem i że tutaj coś jest nie tak, tak, że co ja tutaj kurczę robię w ogóle, what the fuck. No, więc 11 lat temu zdałem prawko. Zdałem za pierwszym razem, ale w ogóle z tym prawkiem była, znaczy wiąże się historia, gdyż jak dobrze wiecie, prawko zdaje się na farta tak naprawdę, że na farta i na doświadczenie, na umiejętności jazdy. Ale fart tu ma bardzo duże znaczenie. Ach, rowerzysta kochany. Chodzi tutaj głównie o to, że jeśli traficie na dobrego egzaminatora, to oczywiście on Was przepuści. Jak na gorszego, no to macie przechlapane i przeważnie spotykacie się następny raz, a traficie na tego lepszego, albo po prostu on będzie miał lepszy humor. W moim przypadku było tak, że mój egzaminator był w miarę w porządku, fajny był. Można było z nim spokojnie w aucie porozmawiać. I potem mieliśmy jeszcze jedną sytuację, gdyż przejeżdżaliśmy przez przejazd kolejowy. Dokładnie mówiąc, zatrzymało nas tam, bo się opuściły rogatki. Pani, nie wchodź mi pod koła, ja tutaj jeszcze rozmawiam, co to ma znaczyć. Tak, rogatki się opuściły na około 2 minut, a mój instruktor kochany zaczął mi obok robić... Tak, zaczął mi chrapać tak głośno, że what the fucking shit. I później po prostu nie wiedziałem, czy zaliczył mi te prawko, bo głupio mu się zrobiło, że tak mi chrapał, czy po prostu faktycznie dobrze jeździłem. Oczywiście jeździłem bardzo dobrze, więc pamiętajcie o tym. Jeździłem bardzo, bardzo dobrze, dlatego mi przypuści to prawko, ale wiem, że wiele osób ma z tym problemy i zdają po 5 razy, nawet 11, a nawet mam koleżankę, która zdała za 15 razem. Wow, po prostu masakra jakaś. Bo pamiętajcie, każde zdawanie to oczywiście jest kasa. Wiadomo, że oni specjalnie nie przypuszczają też, żeby więcej zarobić kasy, więc to też jest ze sobą powiązane. Zastanawiam się, czy mi się kamera nie wyłączyła, ale chyba nie. Nie wiem, ale przynajmniej już mi tutaj czasówka nie leci. Ale też to widzicie, że się nie wyłączyło. No i dobrze, wiecie co? Teraz chciałbym Was prosić o podawanie tematów na kolejne takie rozmówki. Jak nie, to po prostu ja będę gadał to, co mnie się przydarzyło. Jakieś ciekawe historyjki z mojego życia. Jak chcecie jakieś pytania takie bardziej skierowane do mnie, do mojej osoby, to oczywiście możecie pisać je pod tym filmikiem. A dodatkowo chcę Wam powiedzieć, że
Na Safe Trackach ogólnie nigdy nie będzie czegoś takiego, że a jutro będzie taki, a taki odcinek. Nie, nie, nie. Safe Tracki mają być taką odskocznią całkowitą od kanału jakby z gier, czyli ogólnie od kontentu z grami. Jest on bardziej skierowany właśnie do takich pogadanych rozmówek, poznania mojego punktu widzenia i zarazem waszego w komentarzu. To oczywiście jak najbardziej was do tego zachęcam, żebyście brali tutaj aktywny swój udział. To dzięki za oglądanie szerokiej drogi i spotykamy się w kolejnej takiej pogadance w Safe Tracku. Hej, hej wszystkim, pa, pa.